twoja figura jak na modelkę przystało oczywiście w formie. Zdradź swój sekret na taką figurę. Wiesz co, właśnie nie do końca ostatnio czuję się, żeby moja figura była top, bo mam jakieś tam, robię jakieś tam badania, bo coś tam po prostu nie do końca się ostatnio też czułam dobrze i jakieś tam hormonalne sprawy i uważałam właśnie, że przytyłam i wiele osób też to zauważyło. Teraz trochę jest zamaskowana. Właśnie, nic nie widać, wcale nie. No, ale cieszę się, że taką osobę mnie zbrałam. Zresztą nie wszystko jest, nie najważniejsza jest figura, najważniejsze to, co mamy w sercu, w głowie i to, co reprezentujemy sobą. To uroda, to jest dodatek, ale no wiadomo, też trzeba o siebie dbać, no bo to też jest ważne. W ostatnim czasie właśnie dużo się mówi o body positive. Pani Katarzyna Skrzęska też promuje zdjęcia w bikini, mówi o tym, że każdy rozmiar jest okej. Czy ty też jakby popierasz taki ruch w sieci dla u młodych dziewczyn przede wszystkim? Bardzo popieram, zwłaszcza, że w tym momencie naprawdę wiele nastolatek zmaga się z różnymi kompleksami, z różnymi momentami, kiedy po prostu no, nie radzą sobie i czerpią inspirację z Instagrama, gdzie kobiety wyglądają po prostu idealnie. No nie wiem, na skutek może genów, niektóre na skutek Photoshopa. No uważam to za, no, no, za błędne podejście, dlatego uważam, że to, co jest promowane obecnie w sieci, że właśnie, żeby pokazywać tak naprawdę, jak wyglądamy, że nie wiem, mamy jakieś wypryski na twarzy, czy nie wiem, mamy trochę, nie wiem, gorszy czas i nasz brzuch wygląda inaczej, czy mamy celulit, czy cokolwiek. Warto po prostu być sobą, bo myślę, że to teraz bardziej wygrywa, ta naturalność i ta kwestia, która po prostu jest prawdziwa, a nie, żeby udawać kogoś, kim się nie jest.